Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 34. A Dina, córka Lei, którą urodziła Jakubowi, wyszła, aby rozejrzeć się między dziewczętami kraju. Gdy ją ujrzał Sychem, syn Hamora, Chiwity, księcia tego kraju, porwał ją, spał z nią i zgwałcił ją. Przylgnął jednak całą duszą do Diny, córki Jakuba, pokochał tę dziewczynę i czule się do niej odzywał. I rzekł Sychem do Hamora, ojca swego, weź mi tę dzieweczkę za żonę. Jakub usłyszał wprawdzie, że zhańbił Dinę, córkę jego, lecz ponieważ synowie jego byli przy bydle na polu, nic nie powiedział Jakub aż do ich przybycia. Hamor, ojciec Sychema, udał się do Jakuba, aby się z nim rozmówić. A gdy synowie Jakuba przyszli z pola i usłyszeli o tym, zasmucili się ci mężowie i bardzo się rozgniewali, że dopuścił się bezwstydnego czynu w Izraelu, śpiąc z córką Jakuba, a tak nie wolno. Hamor zaś tak odezwał się do nich. Sychem, syn mój, całą duszą przylgnął do córki waszej. Dajcie mu ją za żonę, proszę, i spowinowaćcie się z nami. Dawajcie nam za żony córki wasze, a bierzcie za żony córki nasze i mieszkajcie z nami. Ziemia stoi przed wami otworem. Osiedlajcie się w niej, uprawiajcie handel i nabywajcie ją na własność. A Sychem rzekł do ojca i braci jej: jeżeli tylko doznam życzliwości od was, dam cokolwiek ode mnie zażądacie. Zażądajcie ode mnie choćby bardzo wysokiego wiana i daru, Adam. Jak mi powiecie, tylko dajcie mi tę dziewczynę za żonę. Wtedy synowie Jakuba odpowiedzieli Sychemowi i Hamorowi, ojcu jego, podstępnie, bo zhańbił siostrę ich Dinę, mówiąc do nich: nie możemy uczynić tego, aby siostrę naszą wydać za człowieka nieobrzezanego, bo to byłoby dla nas hańbą. Tylko pod tym warunkiem wyrazimy zgodę, jeżeli staniecie się jak my, każąc obrzezać każdego mężczyznę u was. Wtedy damy wam córki nasze, a córki wasze pojmiemy sobie za żony i zamieszkamy z wami i staniemy się jednym ludem. Lecz jeśli nas nie usłuchacie i nie obrzeżecie się, weźmiemy córkę naszą i odejdziemy. Słowa ich spodobały się Hamorowi i Sychemowi, synowi Hamora. Młodzieniec nie zawahał się uczynić tego, bo pokochał córkę Jakuba. Był zaś najbardziej poważany w całej swej rodzinie. Potem przyszedł Hamor i Sychem, syn jego, do bramy miasta swego i rzekli do mieszkańców miasta swego tak: mężowie ci są pokojowo usposobieni wobec nas. Niech więc zamieszkają z nami w kraju i uprawiają w nim handel. Ziemi jest tu dosyć dla nich. Córki ich brać będziemy sobie za żony, a córki nasze będziemy za nich wydawać. Lecz mężowie ci zgadzają się zamieszkać z nami, aby stać się jednym ludem, tylko pod tym warunkiem, że każdy mężczyzna u nas zostanie obrzezany, tak jak oni są obrzezani. Czyż i trzody ich, i dobytek ich, i wszystko bydło ich nie będzie nasze? Dajmy im tylko naszą zgodę, aby zamieszkali wśród nas. I usłuchali Hamora i Sychema, syna jego, wszyscy mieszkańcy tego miasta i wszyscy mężczyźni obrzezali się, każdy mieszkaniec miasta. A trzeciego dnia, gdy byli cierpiący, dwaj synowie Jakuba, Symeon i Lewi, bracia Diny, wzięli swoje miecze, wtargnęli bez przeszkód do miasta i wymordowali wszystkich mężczyzn. Zabili mieczem Hamora oraz Sychema, syna jego, i zabrali Dinę z domu Sychema i odeszli. Synowie Jakuba zaś napadli na pobitych i złupili miasto, ponieważ zhańbiono ich siostrę. Zabrali trzody ich i bydło ich i osły ich i to, co było w mieście i co było na polu. Uprowadzili do niewoli całe ich mienie i wszystkie ich dzieci i kobiety i złupili wszystko, co było w domach. Wtedy Jakub rzekł do Symeona i do Lewiego: sprowadziliście na mnie hańbę i nieszczęście w oczach mieszkańców tej ziemi, Kananejczyków i Peryzyjczyków. A przecież ja mam mało ludzi
I gdy oni zbiorą się przeciwko mnie, pobiją mnie i zginę ja i dom mój. A oni odpowiedzieli, czy jemu wolno było obejść się z siostrą naszą jak z zwierzątnicą?